Kochani, przed czas na mnie, ponieważ czeka mnie metamorfoza włosów i robię to totalnie w tajemnicy przed całym Gen Z, więc już dzisiaj pod koniec odcinka zobaczycie ich reakcję właśnie na moje nowe włosy. Ja wam kiedyś się wygadałam, że planuję coś robić z włosami, ale robię zupełnie coś innego. Słuchajcie, moja ukochana fryzjerka specjalnie dla mnie otworzyła w niedzielę salon, więc mam dla niej kwiaty w podziękowaniu. Dzień dobry. Dzisiaj z kamerami. O Jezu, jestem zaskoczona. Dziękuję bardzo, bo za fajnie. To ja się rozbieram i się szykujemy, co? Ale ja lubiłam, ja jestem taka, że lubię zmiany bardzo. A ostatnio tak się bałam, że kurczę, mam taki ładny blond, nie chcę go zepsuć. Ale lecimy z zmianą, nie ma co. Kochani, rozpoczynamy pierwszy etap, mój ulubiony, czyli rozjaśnianie, to co przygotowuje moje włosy do w ogóle jakiejkolwiek koloryzacji. To będzie czasochłonne, ale zobaczycie to na szczycie w przyspieszonym tempie. Zawsze tutaj mamy pracę zespołową z panią Marzenką. Ja nawijam na ten plastik folię i pani maluje, więc praca zespołowa, bre? Tak to się robi właśnie. Ale jestem zadbana, dziękuję. Dostałam miodek na gardło. Tak się leczy gardło w Białymstoku. Bo właśnie, ja w ogóle nie wspomniałam, że ja jestem w swoim rodzinnym mieście, jestem w Białymstoku, bo tylko tutaj ufam fryzjerom, więc widzicie mnie w takim rodzinnym miejscu. Okej, kochani, skończyliśmy nakładać rozjaśniacz, żeby w ogóle jakiś kolor mi się tutaj przyjął, więc najmniejsza część za nami. Mam nadzieję, że blondzik wyjdzie mi picobello. I zaraz lecimy z kolorem. Trochę się stresuję. Dziękuję. Dla mnie? Tego dnia, jak będziesz jeszcze po 2 godziny siedzieć, nie ma sensu. No, widzicie, jak ja mam kochanego tatusia? No. Najlepszy na świecie. Najlepszy na świecie. W Białymstoku super jest to, że ciągle jest wszędzie blisko i mam tu rodzinkę. To jest najlepszy w Białymstoku. I tatę przywożącego kanapkę. Dzięki tam. Zdrówko i za zdrówko. Woda z miodem najlepsza. Najlepsza. U fryzjera, co? Macie takiego cudownego fryzjera u siebie? Okej, kochani, zmywamy. Duże Hania włosy ci wypadają. Przestań, no. Ten król, co? Na tronie. Czeka mnie najlepsza część bycia u fryzjera, mycie głowy. To jest najprzyjemniejsze. Ja w ogóle obawiam się, że zasnę. Jakby co, proszę mnie obudzić. Z tej perspektywy to na pewno śmiesznie wygląda, jak takie uszy metalowe. Czuję się teraz jak taki kotek. Czekaj, wiesz co, zrobimy taką dużą fialę. Duża fiala, tak. Uwielbiam. Wiesz, Hania, to jest bardzo fajne, że ty w ogóle promujesz Białystok, że ty promujesz swoich. A co? Bo ja lubię Białystok, Białystok jest fajny. Trochę tu zimno, ale fajnie. Naprawdę, jak w Krakowie jest dzisiaj tam 22 stopnie, Białystok 6. Widzowie, to jest odpowiedni moment, żebyście obstawiali w komentarzach, jak myślicie, jaki kolor będę miała. Teraz. Jeżeli chcecie więcej metamorfoz na naszym kanale, to koniecznie stawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie takie filmiki. Nie zdradzę wam teraz, jaki kolor robimy, ponieważ to zobaczycie na koniec filmu. Myślę, że tak podtrzymam was trochę niepewności i sama też dopiero zobaczę, jak już wszystko będzie skończone, jak to na moich włosach wygląda, więc też będę miała sama niespodziankę, tak samo jak wy będziecie mieli niespodziankę. Fajnie! Podoba mi się ten blond. A ja jestem teraz sexy blondie. No widzowie, zaczyna się dziać. No ten jasny jest fajny, no. To ten. Chociaż ten jest taki bardziej kobiecy, bardziej sexy, jak taki... Słuchaj, zawsze smok. Możemy... Mamy wybrany kolor. Nie mogę się doczekać reakcji w ogóle Bartka i Dżęziaków i Natalki i Karola, jak zobaczą moje włosy. A to oczywiście zobaczycie na tym filmie. A teraz co? Malujemy! Wiecie, to może jednak zostanie. Nie wiem, czy tym blondzie już może nie dawajmy tego. Że ty wie. Chcę, żebym ja tutaj zeszła na zawał. Ja słuchajcie, od tego momentu nie patrzę w lustro, żeby mieć też dla siebie po prostu ten element zaskoczenia. Przepraszam montażyści, że na was tutaj zrzucam obowiązek cenzury, ale na koniec dopiero pokażę wy kolory. Przepraszam. No problemo. Matka mnie zabije, nie będzie do mnie przychodzić. To mnie zabije matka. My tutaj z mamą wiadomo, chodzimy razem. No dobra, przypał. Ja się bardzo powstrzymuję, żeby nie patrzeć w lustro. Ciągle gdzieś tam łapię jakieś punkty, żeby tylko nie zobaczyć koloru. Żeby mieć też niespodziankę. Ja lubię niespodzianki poza tym. Kochani, teraz podcinamy troszeczkę jeszcze fryzurkę,
żeby wszystko było na tip-top. I zaraz suszymy i zobaczę, jak to wygląda. Nie mogę się doczekać, serio. Ja się zestresowałam, jak ona przyszła z kamerzystą. Kwiaty mi tu wręcza. Ja się zbiję. O Boże, uciekać czy? Kochani, czas na, no nie wiem, według mnie najważniejszą reakcję w tym filmie, czyli moją. Dobra, 3, 4. Jezu, ale się dzieje. Ale się dzieje tutaj. Ej, to jest najlepsza metamorfoza w moim życiu. Dziękuję! Dziękuję. Jest lepiej niż sobie mogłam wymarzyć. Ja już, słuchajcie, jestem gotowa. Wy pewnie moich włosów tutaj nie widzicie, ale zaraz zobaczycie je świeży. I naprawdę nie mogę się doczekać jego reakcji, bo cóż, on za bardzo o niczym nie wie. Okej, kochani, let's go. Wow! Wow! O jacie! I ta dziewczyna! I ta dziewczyna! Ale pięknie jest! Serio? Bardzo mi się podoba. Nie przegięłam? Bardzo mi się podoba, nie przegięłaś, jest super. Tak. Jest mega szalone i... ale też jest takie... nie tak jak w Mortalcio, że pół na fioletowo, pół na kurde sraczkowate. Stresowałam strasznie, że ci się nie spodoba. Pięknie jest. Szaleństwo, co? Dziękuję, kochanie. Ale babuszka. Słuchajcie, reakcje Gen Z wy zobaczycie już teraz, a oni tak naprawdę zobaczył te włosy dopiero za 2 dni, ponieważ dopiero wtedy będę w Krakowie, więc będę musiała się kitrać przez te 2 dni, prawdopodobnie tak wyglądając. Na dodatek mam we wtorek sesję w Warszawie zdjęciową. Nie wiem, jak to ukryję, nie wiem, jak to ogram, ale reakcje Gen Z możecie zobaczyć. My to już teraz. Babuszka jaka, co? Okej, kochani, tak jak mówiłam, przed chwilą minęły 2 dni, od kiedy zrobiłam coś w tajemnicy przed Gen Z. Pora im to pokazać. Okej, kochani. Hania, czy zrobiłaś BBL? Zrobiłaś usta? Nie, kochani, zrobiłam przed wami coś w tajemnicy i możecie zobaczyć. Już? Wow! Ale Michał Wiśniewski, tak? Musiałam to ukrywać przez ostatnie 2 dni. Miałam dzisiaj sesję zdjęciową i jakby przyjechałam na tą sesję, oni... O, czerwone włosy. Damy radę. Totalnie bym się nie spodziewała, bo jakiś czas temu Hania mówiła, że nie chciałaby tego koloru zmieniać włosów. Mega odważnie w ogóle. Degi. Fajnie. Teraz jest dziewczyna z pazurem. Brawo! O kurde. Co zrobiłaś? Próbuję patrzeć po reakcji innych. Prawie. Fioletowe. Yes! No i ej, ale można było się coś domyślać po twoim story, że nie pokazywałaś się w tym. Dokładnie, moje dzisiejsze story z Bellą Ćwir to jest totalny spontan, bo musiałam zakryć włosy na współpracę, fajcie. Ej, ale fajne! Fajne, szalona jestem! Podoba mi się! Zarąbiste! Czekamy na resztę Gen Z, aż przefarbują włosy na 2 kolory. Zarąbiste! A to jak? Bardzo mi się podoba. Hot as fuck! To mi się podoba. Oh yeah! Bartuś, wstałeś? Dzień dobry. O, dupę. Ty żyjesz. Nie wiem, ale włosy. Jaki kolor? Rude. What the fuck? Ej, pasuje ci. What? I one pod spodem są takie? Tak. Konia ma 2 pary włosów. Ej, nie, bardzo ci to pasuje. O, choleka. Dziękuję, dziękuję. Ej, w ogóle dzień dobry. Dzień dobry. O kurde, ej, bardzo fajnie to wygląda. Ej, nie, ja teraz muszę zrobić jakieś włosy też sobie. Koniecznie, koło fortuny zadecyduje. A patrzcie, ja jestem pod kolor teraz bumbla. Bibicza. Bibicz, bąbel, gubicz. Ej, ale ładnie ci w tych włosach. Dziękuję. Jest. Mam coś do pokazania. Dobra. O kurde. Ej, inaczej. Z pazurem, co? O kurde, dobra. Teraz już na pewno wszyscy będą cię widzieć na ulicy. Coś nowego, już niedługo wiesz sama co. No ja wiem sama co. Więc zarobiście w sumie. Czyli mam i akcept. Tak, zdecydowanie. Ej, ale jestem mega ciekawa Karola reakcji, bo w sumie wydaje mi się, że on się nie spodziewa. Jakby Bartek się dowiedział, wiadomo, od razu po koloryzacji. A Bartek, co mi się zrobiła, to będzie fajnie. Nieprawda, są rzeczy, które mi się nie podobają. Tak, jedne spodnie. Na przykład spodnie ma takie okropne, kowbojskie, brzydkie country girl, kurde, wygląda. Pierwszy raz chcę, że to ci się nie podoba, fajnie. Okej, co? Myślę, że to ci się spodoba z jednego ważnego powodu, twojego idola. Możesz spojrzeć. O, jak Michał Wiśniewski! No!
serdecznie. No ładnie, ale fajnie, bo się teraz wyróżniasz. Jesteś jeszcze większym lepszym rzucą. Teraz będziesz się tak jak powinniśmy stanąć właśnie z Hortacją i z tobą i tak tylko kolorowe łby. Dobra, Karol, ogólnie zrobiłam coś szalonego. Co? Ale ty jesteś szalona. Tak zrobię cała czerwona. Ja, i wygląda jakbyś tak płynęła. Fajne? Pasujesz do Martacia. No, mówię właśnie. No, jeżeli podobają wam się nasze metamorfozy, to koniecznie zostawcie łapki w górę. Mam nadzieję, że namówimy więcej osób na zmiany jakieś większe. No i widzimy się jutro po 17. Na.